Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki tutaj kontroler z łopatkami pod spodem. Tutaj jedna łopatka jest od kółka, druga jest od X-a. No, jeden tutaj z widzów mnie prosił, czy dam radę taki kontroler zrobić. Jak widzicie, mamy taki tutaj kontroler. Pokażę Wam, jak on tutaj w środku wygląda i w jaki sposób ja wszystkie te elementy tutaj wykonałem. O, proszę bardzo. Wyjmiemy. Tutaj w tym miejscu mamy kółko. Pin od kółka. Tutaj pin od X-a. W jaki sposób tutaj doszłem, że akurat tutaj w tych pinach są takie przyciski. Zaraz Wam pokażę na przykładzie tutaj. Najprostszym sposobem jest mieć tą płytkę tutaj z tym nadrukiem. I tutaj mamy, wiemy, że tu jest X, a tu mamy kółko. Ta ścieżka to jest masa, ta ścieżka też jest masa. Te łączące się wszystkie z tymi tutaj przyciskami to jest masa. Widzimy, ten tutaj jest wolny, idzie w tę stronę i liczymy go. Wiemy, że on jest tutaj ósmy, a siódmy tutaj jest ten od kółka. Czyli mamy siódmy i ósmy. Ósmy wiemy, że jest X, a siódmy wiemy, że jest kółko. Potem bierzemy tutaj płytkę w ten sposób tutaj, trzeba tak wziąć i liczymy sobie te, tutaj liczymy piny, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Wiemy tutaj, że tu jest 8, a tu jest 7. Po drugiej stronie tutaj pinu musimy przetrzeć, tutaj akurat mam startę, a zaraz Wam pokażę na innej płytce, znaczy na innej połówce płytki. Padł, który mi spadł, tak? Tak się mówi. Czy to jest ta płytka? Zaraz, moment. Tak, to jest ta płytka. Tutaj niech ostrość kamera złapie. Tutaj w tym miejscu, na tej końcówce trójki mamy kółko, a od razu tutaj obok jest X. No to możesz sobie po tej stronie sprawdzić, tutaj odliczyć te piny i tak samo tutaj w ten sposób odliczyć. Będziecie mieli tutaj, w którym miejscu jest te kółko czy X. To jeszcze jest, no, trzy rodzaje padów są. I tutaj mamy jeszcze jeden pad. Teraz akurat ta produkcja teraz idzie akurat z tego miesiąca i dwa miesiące do tyłu takie pady są tutaj produkowane. Tutaj tak samo macie ścieżki, są trochę też, jak widzicie tutaj ścieżki, o tutaj od X, kółka, od reszty przycisków idą tutaj z tej strony i z tej strony, trochę inaczej ten pad jest, ale tak samo po tamtej stronie sprawdzacie sobie, jak te ścieżki idą i wybieracie sobie tutaj, który pin chcecie. Tak samo w tym miejscu tutaj, jak macie te X i kółko, to możecie, zaraz pogubiłem się, tutaj mamy, to nie musicie wlutowywać tego tutaj, tylko możecie zobaczyć sobie, że ścieżka idzie dalej. To ścieżkę na przykład przykładowo tu wlutować, czy tu, tak jakby było Wam tutaj wygodnie. Teraz przejdziemy, co tu Wam pokazać teraz. No, przejdziemy teraz do przycisków. Ja przyciski tutaj zastosowałem. To są mikrostyki. O, coś takiego jest. Wrzucę Wam zaraz materiał filmowy podczas tutaj montażu. Nie wiem, czy wrzucę. Jak nie wrzucę, to musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj pod tymi tutaj pod warstwą tego tutaj kleju na gorąco jest taki tutaj mikrostyk, a nie będzie go widać z tej strony, zaraz Wam pokażę. O, widzicie, jest, wystaje tutaj łopatka, w ten sposób tutaj wciska, jest sklejone takim tutaj śmiesznym pistolecikiem na gorący tutaj klej. No, do wiercenia tutaj użyłem takiej tutaj mini szlifierki. Łopatki Wam później zaraz pokażę, w jaki sposób tutaj włączyłem. A, jeszcze najważniejsze, żebym zapomniał. Czekajcie, tu Wam otworzę to, zobaczycie. Tutaj. Zaraz. O, i masę łapiecie stąd. No, masę tu macie tutaj, tu masa jest tu w tych miejscach.
I ta masa, jeżeli Wam się zetnie tutaj z tymi tutaj pinami, to użyje się Wam X albo kółko, w zależności jaki tutaj jest pod tym pinem przypisany przycisk. I ten stycznik styka te dwa kabelki i włącza się Wam odpowiednio skok lub przykucnięcie, w zależności jak macie tam ustawione w konfiguracji. Teraz przejdziemy, pokażę Wam jeszcze tutaj jak korzystałem z takiego tutaj przewodu. To się nazywa Kynar chyba się nazywa ten przewód. Możecie tam kupić pan Allegro, to powinno tego trochę być. Taki najbardziej jest cienki i bardzo łatwo go jest tutaj wlutować. Łopatki tutaj zaprojektowałem, czy rozrysowałem tutaj w programie i dałem do wycięcia na laserze. Nie jestem takim zdolnym, żeby tutaj tą szlifierką wycinać takie wzory. No dałoby radę tutaj wyciąć szlifierką z pleksy, ale to trzeba by było trochę nad tym trochę posiedzieć. Trochę by było pracy. Tutaj dałem wycięcie laserem. Tutaj tak wyglądają te łopatki. Teraz tak, mamy tą łopatkę już. Jak ktoś tam będzie chciał, to tam wrzucę tutaj projekt rozrysowany. Jakie tutaj wymiary? No wymiary sobie wziąłem pod siebie, dałem te łopatki trochę tutaj dłużej, żeby było wygodniej. Tutaj szerzej dałem tą wartość, dałem trochę szerszą, żeby było, no to pode mnie tak sobie ustawiłem te łopatki. I teraz jak te łopatki tutaj wygąć? Ja stosowałem tutaj lutownicę o mocy 100 W i lutownica się tutaj rozgrzała. Najlepiej to lutownicę sobie przesuniemy, to opada. Lutownicę wziąć sobie tutaj na podstawce. Nie dotykamy tutaj ani grota, ani tej lutownicy, tylko no, jak macie ręce mało odporne, załóżcie sobie rękawiczki. Ja to bez rękawiczek brałem. Lekko tutaj trzymamy nad lutownicą. Staramy się lekko tutaj poruszyć. Jak zacznie nam się te pleksy wyginać, bierzemy ją tutaj przykładowo tutaj do pada i dokładnie wyginamy sobie w taki sposób, jaki chcemy. Czy chcemy, żeby ten przycisk tu szedł, czy tu. Dowolnie możemy sobie tutaj tą pleksy pod wpływem tutaj temperatury wygiąć. Następnie wiercimy tutaj otwory. Przymocowujemy. Ja tu dałem dłuższe za te łopatki. Dałem trochę dalej i te łopatki tutaj mi wchodzą pod, zaraz Wam pokażę, tutaj pod tą płytkę, co nie, oryginalnie. Czy no nie oryginalnie, tylko Pen Control montuje tutaj trochę krótsze. No jest trochę łatwiej tutaj zrobione. Ja dałem trochę dłuższe łopatki, bo tutaj ta część łopatek ma trochę większą i jest większa siła i bać, żeby to nie wyrwało, lepiej będzie większa tutaj powierzchnia i tu będzie większa tutaj sprężystość w tym miejscu i to bardziej tutaj wytrzyma. Tutaj na zakończenie taką ważną dla Was mam informację. Jak te kable macie przylutowane, dobrze jest złapać tym tutaj z tego pistoletu tym plastikiem na gorąco. W dużej ilości tutaj punktów złapać, wtedy przykładowo będziecie wymieniać tutaj analogi, czy popsuje się Wam mechanizm, to będzie Wam się tutaj na tym kleju będzie dobrze trzymało, bo gdy nie będzie tego mało, to możecie przykładowo te przewody tutaj wyrwać. Tak samo ten odcinek tutaj, tym przewodu odtąd dotąd możecie zalać jakimś tam klejem, nie wiem, bezbarwnym czy poxipolem, żeby to się tutaj dobrze trzymało. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.